No witam. Dzisiaj nadszedł dzień, żeby wymienić olej w silniku. Przejechane 1500-1600 km to już można go wymienić. Ja stwierdziłem, że będę wymieniał co 1500-2000 km. Co jest potrzebne? Kluczyki, żeby odpalić motocykl, nagrzać silnik, klucz 17, żeby odkręcić śrubę spustową, która znajduje się o tutaj. Ja mam jeszcze płukankę taką, bez żadnej reklamy, ale taką właśnie kupiłem, bo płukałem nią silnik w Piaggio. No i trochę mi zostało. No, uważam, że to nie zaszkodzi. Co tu jeszcze? Lejek się przyda. Wiaderko do zlania starego oleju. Oczywiście olej. Tym razem mam Shella, ale dla mnie to nie ma większej różnicy. Ważne, żeby to nie była jakaś firma krzak. No i baniak, żeby zlać stary olej i oczywiście zutylizować go zgodnie z przepisami. No to, żeby nie przedłużać robotę. Najpierw płukanka, a za chwilę odpalę silnik, żeby trochę z tą płukanką pochodził. Według instrukcji powinien chodzić na wolnych obrotach przez około 10 minut. A w tak zwanym międzyczasie przygotowałem sobie taką małą podkładkę, żeby nie pociekło mi na kostkę. Oczywiście, żeby olej nie pociekł. Domyślam się, że pewnie będzie trochę zdań. Zdania będą podzielone na temat płukanki, ale ja się naczytałem wiele źródeł, że ta płukanka nie niszczy silnika, więc postanowiłem spróbować. A może będzie lepiej, a może nie. Zobaczymy. No dobra, silnik się nagrzał. Tu już mam naczynie podstawione. Będziemy odkręcać tą śrubkę. Może ją pokażę. O tą. Ja może nie będę tego nagrywał, bo w jednej ręku musiałbym trzymać kamerę, a drugą ręką otwierać. Więc może to nie być za wygodne. A będę musiał też trzymać ten mój zbiorniczek trochę wyżej, żeby mi tu się nic nie rozlało, jak wiatr zawieje. Także odkręcam. I pokażę wam zaraz, jak wygląda olej po 1600 km. No dobra, olej wygląda tak. Czarny jak smoła. Ale to przez tą płukankę, bo zauważyłem, że jak wymieniałem olej bez płukanki, to jest on czystszy. A z płukanką wygląda właśnie tak jak smoła, czarny. Ta śrubka ma na końcu magnes. Nie wiem, czy będzie widać, ale trochę syfu się na nim zebrało. Teraz zobaczę, co to jest. Śruba już czysta. Ale muszę przyznać, że było trochę takiego szlamu. No i jednak trochę opiłków. Czyli mimo to, że silnik ma tam prawie 15 tysięcy km, no to jakieś opiłki się w nim znajdują. Niewiele, ale zawsze coś. No co wam muszę jeszcze powiedzieć, to to, żeby motocykl najlepiej tak poruszać troszkę na boki, w jedną i drugą stronę, bo ja tak zacząłem ruszać, no i jeszcze sporo tego oleju z silnika wyleciało. Także no wiadomo, że wszystko co do kropelki nie zejdzie, ale najlepiej poruszać im na boki, trochę przód, tył, no żeby jak najwięcej jednak tego oleju wyleciało. No to jak widać, śruba już siedzi. Wszystko tam wyczyściłem. Śrubę wytarłem oraz tamte okolice wlewu, znaczy wlewu. Okolice tego korka spustowego. Co do dokręcenia korka, to się powinno robić z odpowiednim momentem,
ale ja klucza dynamo metrycznego nie mam, więc dokręcam go, że tak powiem, na czuja. Ale nie polecam dokręcania bardzo mocno, bo z tego co pamiętam, to ten moment obrotowy właśnie przy dokręceniu korka spustowego, śruby korka spustowego, no nie jest za duży. Także jak nie mamy klucza, to trzeba robić to jak najbardziej z wyczuciem. A teraz przechodzę do ostatniego etapu, czyli zalanie olejem. No to tak, motocykl stoi prosto według mnie. Lejek jest już włożony. Tutaj ten olej ma jeden minus, bo nie ma on takiego lejka fajnego, jaki ma. No Motul ma, ale taki też nie za dobry, ale Volvo Line ma chyba taki najlepszy, z którym ja przynajmniej się spotkałem, bo ma taki dość długi, wąski, wyciągany wężyk. Tutaj się wyciąga taką zawleczkę, jest taki wężyk wąziutki, no i z tej butelki Volvo Line'a można lać bez problemu, nawet nie używając lejka. No dobra, ile teraz trzeba tutaj było oleju wlać? No ja dokładnie nie pamiętam, będę śledził sobie w tym oto okienku, ile jest oleju. Coś chyba koło 0,9 albo i nawet litr, no ale zobaczymy zaraz. Ja tu mam pełen litr, to na koniec jak wleję, to powiem ile weszło. No dobra, wlałem 900 i pokazuję, no, że jest takie dobre 3/4, czyli jeszcze tutaj sobie przeczyszczę ten korek, przeczyszczę tutaj okolice wlewu, przeczyszczę korek, zamykam, no i robota zrobiona. Miło, przyjemnie, pół godzinki razem z rozgrzaniem silnika, także robota nie jest jakaś trudna, nie jest czasochłonna, a zawsze te 5 dyszek w kieszeni jest, bo tyle u nas kosztuje mniej więcej wymiana oleju, więc coś się samemu zrobi, satysfakcja jest jakaś mała, zaoszczędzi się parę dyszek, to kolejna satysfakcja, można wydać na paliwo, więc każdemu polecam, to nie jest nic trudnego, tutaj nie ma filtra oleju do wymiany, a nawet jakby był, no to też nie jest jakiś tam problem wielki, żeby to zrobić. No nic, kolejne 1500-2000 km przede mną, przed następną wymianą, a ja się z wami żegnam, do następnego. No i jeszcze na koniec, czy junaczek odpali na nowym oleju? Oczywiście, tak samo jak na starym. Zaczekam chwilę, żeby zobaczyć, czy nic mi tutaj przypadkiem nie będzie ciekło. A jeszcze na koniec mam taki mały apel. Regularnie wymieniajcie olej. To jest bardzo ważne. Jest to oczywiście potwierdzone przez wiele osób, które bardziej się znają na motoryzacji ode mnie. No ja tutaj znam się w stopniu minimalnym, ale eksperci potwierdzają, że regularna wymiana oleju zwiększa żywotność silnika. Tym bardziej takiego silnika jak tutaj, bo to są małe silniczki, mała pojemność, nie mają filtra oleju. Tak więc dlatego tym bardziej wymiana oleju jest w tym przypadku bardzo ważna. Koszt niewielki, taki olej, który ja kupiłem, to jest około 20 zł, pół godziny roboty, mamy olej wymieniony. Czyli nie wiem, no robiąc 10 tysięcy kilometrów rocznie, no jest to koszt powiedzmy 100 zł, 120 zł sam olej. Myślę, że koszt niewielki, a na pewno silnik nam się odwdzięczy długotrwałością, no i bezawaryjnością, mam nadzieję. A tymczasem już na pewno do następnego, nie będę tego filmu przedłużał. Pozdrawiam.